Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Chrono Trigger i poszukujemy złodzieja, który ukradł nam różdżkę, czy też raczej klucz do bram. I w tym celu udajemy się do labiryntu leśnego. Excuse me? Kino, co ty robisz? Mów. Kino, sorry. Kino zabrał rzecz. Czemu? Kino lubi Ayla najbardziej. Ayla powiedziała, że lubi Chrono, no to Kino zły. Ayla, nie musisz tego robić. Kino wie, czemu Ayla uderzyła. Ayla nie lubi Kino. Nie. Ayla lubi Kino najbardziej. Więc Kino... Ayla nie chce, żeby Kino robił złe rzeczy. Złe rzeczy niedobre. Kino sorry, Ayla. Kino sorry, Chrono. Oddaj rzecz. Nie ma. Reptyci zabrali. Gdzie poszli? Pobiegli drzewa tam. Ayla idzie, Kino wraca do wioski. Ayla nie ma, Kino chroni Jokę. Okej, Ayla. Idź ty. Kino, człowiek. Ayla ginie, Ayla ma dziecko. Kino man, Ayla die, Ayla have baby. Wtedy Kino, szef. Za reptytami. Odzyskać rzecz. Tu po lianach można schodzić. O. Ptaszory. Gincie. Zmienia kolor. Wow, nasrał na nim ogniem. Nasrał żarem. Tynian łota. Wiem, że powinniśmy niby iść za śladami, ale trzeba tu przecież się rozejrzeć. Ten leszcz? Co to za żart? Dobra. Dalsze przygody. Potki zbieramy, potki. Potki spoko. Mid Ether nawet. Co to? Ul? O kurde. Małpa jaskiniowa. Jakaś taka, chyba inny kolor ma trochę. O, dostał. Ayla się nie pierdoli z małpami. Tylko
akurat podki dobrze zbierać zawsze. Mądrzy twórcy. Wiedzą, czego chcemy. Tu chyba małpę zajebiemy najpierw. Chyba będzie rzucać. I po nim. Człowiek jak się wyśpi, to taki lepszy dzień jest. I najlepiej wstawać sobie rano, kurde. Jak człowiek. Takie lepsze poczucie jest. Uczucie. Samo poczucie. I w ogóle. Shelter. Ha! Co z ciebie za dinozaur? No jeżeli nie znacie JRPG-ów, to jeszcze mi się w ogóle... No, mi się praktycznie wszystko podoba w tych kurwa grach, nie? Nawet te schematy, które się powtarzają w niektórych, wiadomo, że... Każda gra jest trochę... Znaczy, każda gra jest inna, ale powtarzają się niektóre rzeczy, na przykład to, że zawsze masz save point przed bossem, nie? Wiesz, po prostu. Czy też... No, przynajmniej powinien być, ewidentnie. Tam jest jakaś skrzynka. Jak tam się schodzi? Nawet to, że w ogóle są save pointy, a nie, że możesz zapisać, kiedy chcesz, to też jest, kurde... I to się składa wszystko na jakieś tam odczucia podczas rozgrywki. Mi się podoba. Okej, okay, dostałem się chyba. Dobra, podleczmy. Ten kis nawet nieźle działał. Ale też dobrze, że Ayla ma cure już nauczone. Co w tej upragnionej skrzynce? Mid Ether może być. Złota małpa. Jaskiniowa. Sam? A nie, zawołał kolegów. Kolegę jednego. To może jego Bobas jest. Albo Bobo. Zbieramy cały czas te graty, kurde, jeszcze po nich. A patrz, kurde, tam trzeba było iść. A tu się schodzi, dobra. O, panie, widziałem, kurde. Mogłem sobie tędy zejść. Alright. Tak, skorzystajmy z faktu, że można zapisać. Kto wie, co czeka nas w środku. W faktycznej
Ler. O. Tylko że też to dla tych, co nie znają JRPG-ów, musicie pamiętać też o tym, że Chrono Trigger jest bardzo mało rozbudowany. Jak na JRPG jest. Nie jest rozbudowany, o. Co nie? Jest bardzo prosty. Mega prosty, hiper prosty. Tam w niektórych można takie jakieś kurde akcesoria zakładać różne, łączyć wszystko czasami tak, że po prostu możecie sobie takiego wypasa zrobić każdą postać, że jest wypas też. Ale też jakoś tak jest wyważone to często. Ja przynajmniej tak przypominam sobie, może wiecie za dobrze, ale nie ma tego jakoś hiper dużo, bo nie są losowe przede wszystkim, dlatego nie masz poczucia, jakbyś grzebał właśnie, szukał igły w stogu siana i może coś tam wyłowisz fajnego i uda ci się wtedy coś zbudować, tylko jak będziesz szukał, chodził, walczył, zbierał, wciskał właśnie wszędzie się, sprawdzał, czy tam czegoś nie ma, no to znajdziesz fajne rzeczy i będziesz miał w czym wybierać, nie? Na tej zasadzie i można sobie dobrze tam postacie ubrać czy coś. Fajne, naprawdę. Ja lubię. Okej. Okay. Mam wrażenie, że chodzi o to właśnie, żeby przez te dziury poprzełazić. Jakiś Dishonaur. A masz w tą dupę, kurde. Odporny. Odporny. Ciekawe, ile ma życia. Ale zajebista, nie? Wiecie, o co chodzi? Eter. O. Sukinsyny. Oddawać, kurde, różdżka. Tu pilnują czegoś, ty dawaj to. Skrzyni chyba. Kurde, ten przylas. Ja tego reptita załatwię najpierw.
bo był zszokowany tym, jak dostał. O, Stonehelm. Ona już ma, nie? Można dać komuś innemu, na przykład Luka. Bardzo prawdopodobne, że wróci do nas, do ekipy, za jakiś tam czas. A ty w ogóle nosisz hełm? Też nosi w sumie, ale... Ekstra, ekstra, ekstra. High Ether, to już jeszcze lepszy Ether. Nie wiem, co nas czeka za rogiem, na bank jakiś boss będzie. Tu w ogóle możemy sobie zmienić w każdej chwili, cały czas przypominam, drużynę, więc no problem jakby co, ale nie o to chodziło. Nie wiemy w sumie, co nas czeka, no najprawdopodobniej będzie jakiś boss, nieprawdaż, gdzieś tam kiedyś chyba, więc... bądźmy gotowi. To będzie jakiś trujący grzyb, o coś tam. Ale pewnie dadzą właśnie save pointa, nie? Przed bossem. Niedawno o tym mówiłem. O! Marle nauczyła się przyspieszenia. Zajebista sprawa. Może się przydać. Jeden z moich bardziej lubianych czarów ogólnie. Ale dostał. Jest i save point. W sumie nigdy nie używałem tego sheltera, więc może raz użyję. Wszystko wyleczymy. Zapiszemy i co tam nas czeka. Co do... Jak te brudne małpy mogły stworzyć coś takiego, tak zaawansowanego? Azala.
I oto przyszły małpy bez włosów. Ale te nowe mają jakieś lepsze ubrania od Aili. Perfekcyjnie. To pewnie... Dzięki... To powinno sprawić, że wszystko będzie łatwiej. Powiedzcie mi, małpy, co to za urządzenie? Powiedzieć Azali o Gatki? Nie. A więc potrzebujecie motywacji, niech będzie. Azala, przywódca reptitów, nie? Przyjdź, Nisbel. No i mamy bossa. Jako, że jest... dinozaurem, to będziemy go cisnąć po prostu. Błyskawicami. Z tym, że wypuszcza to co jakiś czas, jak widzimy. Więc dobrze by było się leczyć. O kurwa, jak mało. Chyba dopiero jak dostanie właśnie piorunem, to można rozmawiać. Spróbujmy cut attack. Nieźle. Nieźle, cut attack dobrze daje. Damy hejst na naszego kumpla. Niech napieprza w niego błyskawicami. Dobra. Trzeba się leczyć. Trzeba w niego strzelać błyskawicami, ale będziemy obrywać. Po nim. Dobra, to jest na niego sposób ogólnie. Ayla się znowu czegoś nauczyła. Rzut czymś tam. Falcon Strike. Ile tych technik mamy? Małpy pokonały Nisbela. Oddaj rzecz, Krono. Proszę, wygraliście teraz. Ale wiedzcie, że będziemy rządzić światem. Nigdy wam się nie poddamy.
Czy wszystko w porządku z kluczem? Całe szczęście, wygląda, że jest ok. Azala, przyjdź kiedy chcesz. Krono odchodzi. Bez krono nie ma fazy. Dzięki, Ayla. Dużo się od ciebie nauczyłam. O, i tu jest na przykład Luka z nami, nie? Sorry, Krono. Kino będzie teraz silny. Nawet silniejszy. Przyjdź jeszcze kiedyś, Krono. Będzie impreza. A nie chcesz mi dać tego... kamienia, po który tu w ogóle przyszedłem? Bo nie wiem. No i tak jak mówiłem, zaczęła być przydatna mocno Marle, więc... Czekaj, zobaczmy, dała czy nie dała tego kamienia? Jest, the Dreamstone. Mamy. No to nie pozostaje nam nic innego, jak oczywiście cisnąć. Przyjdziemy kiedyś, kurwa. Nie bój się. Jak cisnąć? Naprawić Masamunę. Tylko najpierw się podleczymy za Friko. A żeby to zrobić, musimy się przenieść z powrotem do roku 1000. Spróbuję ominąć te walki śmieszne. A, shit, nie wszystkie się da. Ciekawe, jak tam nowy pistolet Luki. No właśnie, ona nie jest... przydałby się jakiś wojownik, nie? Tu chyba robot wejdzie. Jednak... Zresztą zobaczymy, może najpierw pójdźmy naprawić Masamunę. W międzyczasie może damy sobie radę tak, jak jest. Ayla dobra, bo właśnie dobrze atakowała, też taki nam jest potrzebny. Jak mamy trzy osoby w drużynie, to dwóch wojowników i jeden dobrze leczący. To jest mój wybór. Ale dobra, na razie jest, wiecie. Dobra, bo już się nie mogę doczekać. A więc rok 1000. Ale nie Lin Square, tylko... Nie. Tylko Medina Village.
gdzie uda nam się naprawić Masamune, dzięki któremu pokonamy podłego Magusa. Tego dowiemy się oczywiście w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie.